Witam zapalonych czołgistów i czołgistki w filmie informacyjnym na temat oferty specjalnej Operacja Baration. Tak chyba to się nazywa. Teraz wam trochę ten przeczytam, później wam powiem, jakie są zniżki, misje i co za nie można dostać. Zaczynamy. Do usta. Od czerwca do sierpnia 1944 roku Związek Radziecki przeprowadził olbrzymią operację wojskową, która miała na celu wyparcie Niemców z Europy Wschodniej. Ja wam odpowiem, wrócę jakiś tam krótki filmik informacyjny, bo tam będę tak na moim kanale opowiadał na temat tych bitew. Już parę takich bitew historycznych już obejrzałem i mam nadzieję, że w lato je spełnię, bo teraz się rok szkolny skończył. Jeszcze ostatni tydzień idziemy do szkoły i wtedy spokojnie, raz w lato. Więc pierwszy tydzień mnie nie będzie, ale odbiegam już od tematu. Lecimy dalej. Chcemy upamiętnić to wydarzenie, dlatego od 7.10 w sobotę, czyli już jutro, nie wiem kiedy to będziecie oglądać, jutro czy już teraz to będzie sobota, lub dzisiaj, lub przedwczoraj, nie wiem, 21 czerwca do 7, tam 10, bo tak to powinien być 3 doby, tylko orgiem to popełnił błąd, we wtorek 24 czerwca będziecie mogli skorzystać z następujących bonusów w grze. Trzykrotnie więcej doświadczenia za pierwsze zwycięstwo dnia. Opłaca się. 30% zniżki na następujące pojazdy standardowe. Jak Panzer 4, mi się sprzyda. SU-152, T-34-8, 85, tak. KWN-S, Pantera, Tiger 1 i IS. I teraz to są takie dla pojazdów, a teraz będzie to w zasadzie dla załogi, dla kamuflażu, dla sprzętu ekspedycyjnego i tym podobne. 50% zniżki na zerowanie umiejętności załogi. 50% zniżki na szkolenie i przeszkolenie załogi. 25% zniżki na wyposażenie, czyli tam lorneta, skupiacz, coś takiego. 50% zniżki na zakupy wszystkich materiałów eksploracyjnych. Gaśnica, mały zestaw naprawczy, duży i tym podobne. 50% zniżki na zakupy kamuflażu, napisów i emblementów. Wiecie, co to jest? Misje. Utrzymać linię, nagroda 25 tysięcy srebra, 3 razy w ciągu jednego dnia możecie to zrobić. Tylko niemieckie pojazdy od 4 tieru wzwyż, opłaca się, macie mausę lub inną, to możecie strzelać. Tylko bitwy losowe, warunki, wygraj 3 bitwy. Znajdź się w pierwszej dziesiątce graczy waszej drużyny pod względem zdobytego doświadczenia, bonus za pierwsze zwycięstwo dnia, konta premium i tym podobne nie będzie uwzględniane. Tak samo jest to w kolejnej misji, czyli do ataku, też 25 tysięcy srebra, tylko nie teraz wymagane. Czołgi niemieckie, tylko radzieckie, też od 4 tieru wzwyż. To samo jest po prostu warunki wymagania, to są same, tylko że nie radzieckie czołgi, nie niemieckie, tylko radzieckie. No i 3 dni, 3 takie bitwy wykonamy, czyli tam utrzymać linię i do ataku te misje, razy 3, czy mamy ich łącznie 6 misji takich wykonanych i mamy takie coś jak upomnienie operacji Baration. Nagroda jednodniowy dostęp do konta premium. Wymagania. Misja może wykonać raz dla jednego konta. Ludzie, na jeden dzień 6 misji. To w ciągu godziny zrobicie. Jak umiecie grać. I tam warunki. Ukończ trzykrotnie misję. Utrzymaj linię i do ataku. To jest co wam powiedziałem. Udało mi się zmieścić w 5 minutach, więc teraz wam przepraszam za to, że nie było mnie przez tak długi okres, rok szkolny, zaliczania, komputer mi się sobie pierdolił ze przemieści, można tak powiedzieć, pomoc domu, remont, masakra totalna, jeszcze przez pierwszy tydzień lata może nie być filmików, ale już z tego powodu, że wyjeżdżam na obóz ministranta, jestem w końcu ministrantem, teraz idę do szkoły zawodowej. Będą może jakieś konkursy, tak raz ten miesiąc, że będziecie mogli tam wygrać albo za 23 zł będziecie mogli wygrać, bo ja wiem, jeść tam setek golda, to się wszystko zobaczy. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w przyszłości, trzymajcie się, cześć.